No dobra, witam, witam. Lecimy dalej z Raven Dawnem. Dostałem Raven paki. Nie wiem skąd, ale dostałem i nie mam pojęcia, gdzie ja je dostałem. Aha, muszę być 10 level i prawdopodobnie dopiero wtedy będę je miał. Dobra, więc mamy questik, że muszę się dostać tutaj. O, ale widzę, że mapka fajnie przerobiona od czasu, kiedy ja ostatni raz grałem. Ja grałem na testach jakiś ostatni raz. No i tutaj ładnie dodane informacje są na mapie, to mi się akurat podoba. Zobaczymy, co tam jeszcze wymyślili. Podobno jest Auction House. Auction House'u też nie było, jak grałem. Więc... sporo nowych rzeczy doszło od czasu, od mojej ostatniej gry, nie? Dobra, tutaj musieliśmy ze ziomeczkiem pogadać. Oczywiście to bierzemy. I tu będą chyba raty do zabicia, tak? Tak, 5 ratów, dobrze. Jedyneczka. Ale Magic mam całkiem spoko, z tego co widzę. Cyk, szybko to pada. No może później będzie trochę ciężej, nie? Tu chyba na dole też jeszcze będą raty? Tak, są. Jest cooldown po zejściu z drabinki. Aha, muszę na górze te raty pozabijać, okej. Okay. Na dole mi nie zalicza. To jest dziwne, że na dole mi nie zalicza. Dobra, tutaj mamy kolejne. Pyk i jeszcze jeden, ostatni. Dobra, szybko poszło. Jeszcze jakieś rzeczy z nich lecą, ale... chyba jest jakiś shit, tak mi się wydaje. Dobra, idziemy oddać. Dajemy kościka. Got it, bla bla bla. Widzę, że postacie gadają. I one rat underground, czyli tu wsadzimy na dół. Kurde, tu by były, nie? Jakbym ich nie zabił, ale tu też zaraz pewnie będą. O, jest. Pyk, pyk. No i tyle. Jakieś widzę nowe materiały lecą. Cosmetic material? To znaczy? A jest map click? Jest map click. O, tu widzę, że też jakiś ziomeczek se zaczyna. Już jest jakiś czas po premierze, jestem ciekawy, ile ludzi tak naprawdę zostało w gierce, nie? Ile ludzi na dłuższą metę zostanie? Co dostałem? Ringi dostałem. Attack power by 1. By 1. Mana potki. Infusion służy do ulepszania itemów. I teraz muszę iść gdzie? Tutaj. Chyba zaraz jakoś będzie quest z trapem. Jak dobrze kojarzę. Chciałbym zobaczyć, jak ten auction house wygląda. Jak wyglądają ceny. To jest szkoda, że w tej grze jest żadne itemy z mapów nie lecą. Wbiłem level. Dobra, można iść do ziomeczka. Gdzie on jest? Gdzieś tu powinien być. Aha, chyba tutaj, tak? Tak. A nie. Nie, to nie. Aha, tutaj. Goblinki. Dobra. Teraz trzeba wejść do domku. I tam chyba w dół trzeba było zejść. Więc gdzieś tutaj na lewo. O, tutaj. Ten domek, cyk. To trzeba otworzyć? Chyba nie. W dół schodzimy. I tu coś trzeba było kliknąć. O, pyk. No i powrót do ziomeczka. Te pierwsze kościki są dosyć szybkie. Ale czekajcie, ja tam sobie... nie pamiętam, jakie ja staty dawałem. Ale prawdopodobnie trochę Vitality, trochę Mighta. Ewentualnie Dex. Nie wiem, co dawał Haste. Nie jest napisane.
Dobra, 150 silvera, 8 infusionów. I teraz co? Lady. To you chyba o nią chodzi. Tak, i teraz mamy trapa, którego musimy sobie dać na action bar, ability bar. I na prawo był pewnie mobek do uwalenia. Na spację nic nie ma. Jestem ciekawy, czy mogę dać sobie targetowanie na spację. Pokaż. Ha, tu w ogóle nie da się ten? Przebindować przycisków? Ojoj. Bardzo źle to wygląda. Jak nie można sobie przebindować niczego. No, nie fajnie, nie podoba mi się to. Chyba, że gdzieś indziej można, ale raczej wątpię. Dobra, i teraz tak, trapik. Cium, przechodzimy. Dobra, mamy. Łatwiutki kwestik. No i co, trzeba pogadać z babeczką. Pyk, zrobiłem, masz mięsko. The middle of slums. No dobra, musimy wrócić. Tam jakaś babka będzie w domku jakimś? Cały czas mi pokazuje te Raven karty, a ja nie mam levela, żeby zobaczyć, o co tam chodzi. No gdzieś tu powinna być, tu chyba do góry. Jakiś ziomek magiem sobie bije. Tutaj jest. Czy ja tędy wejdę? Nie. Muszę iść naokoło tędy tutaj. Chyba, że tu z nią dam radę pogadać. A nie, Marcela to ma być. To nie to. Gdzie ona jest? Była tu gdzieś zawsze. Już nie pamiętam tych questów niektórych. Tak dawno temu w to grałem. Dobra, znalazłem ją. Mam cię. Nie chciałem cooking station. No i dobra, mamy to. Muszę wrócić teraz do tamtej babeczki. O, wbiłem level. 7 level. Jeszcze 3 levele i będę mógł zobaczyć, co chodzi z tymi Raven cardami. Bo je chyba też przerobili od ostatnich testów, ale nie jestem pewien. Dobra, mam ją. Pyk, gadanko. No i co? I mamy w końcu miasteczko. Idziemy do miasteczka. Tam już chyba będzie auction house. Zobaczymy. Dobra, jestem w miasteczku. Chyba z nią muszę pogadać. A tu jest chyba z nim, tak? Z priest. Prawdopodobnie tak. Jezu, ale powinien być przycisk do skipnięcia tych dialogów od razu, nie? Community Farmland. Pamiętam, że dużo ludzi kiedyś z tym miało problem. Czy ja mogę odpalić Auction House? Tak. Jak to wygląda? Ale giga tanie są te itemy. Hełm. Są też pokazane set bonusy. Jakiś mana regen, maximum health, weapon power. Quality krystali nie było, jak dobrze pamiętam. Kiedyś. Dam sobie na taki temat quality krystale. Tego na pewno nie było. Dobra, jestem tutaj. Tu będzie pierwsze sadzonko. Dobra, i teraz tak. Potatosy. Gdzie to było? A tutaj. Potatosy są za priko. Pyk mamy. Small pick. To będzie tutaj. Place. Pyk mamy. Jeszcze tyle.
później będzie trzeba przyjść, żeby to zebrać, nie? A nie, bo to od razu wyrośnie, okej, bo to jest tutorial. Oj, zmisowałem sobie. XD. Dobra, mamy. Pyk. I mamy. No i później trade packi można robić. I tak dalej. Gdzie mam z tym iść? Tu na lewo. Dobra, jest mu ziomeczka. Sprzedajemy. No i tyle. 220. Tego gdzie to... Aha, teraz muszę wykraftować. A tu u niego się kraftuje? Tak. Pick, create. No i gitarka. I teraz muszę do temple to zanieść. Dobra, dajemy ziomeczkowi, pyk. Jest chociaż jedna osoba, która w to gra i to cokolwiek tu przeczytała. Mogę kupić potki teraz. Tu mogę kupić potki? Tak, mogę. No to 4 potki kupię, gitarka. No i teraz będą questy tutaj, już wychodzimy z miasta. Ale to kolejnym razem. Dzisiaj tyle i do następnego.